Hej, hej moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin edycja rozszerzona. Od razu wypiję jaskółkę, bo dzisiaj czeka nas niezła walka. Zobaczcie moi drodzy, pokażę wam na mapie. Znajdujemy się niedaleko obozu, w których bodajże kiedyś w rozdziale drugim znajdowały się ludzie z Coyatel. Teraz na miejscu tych ludzi znajdują się ludzie z Salamandry, więc wydaje mi się, że to jest fajny... fajny pretekst, żeby po prostu ich wszystkich zmasakrować, tak? Biorę styl szybki i będziemy powoli ich tutaj tłuc. Oczywiście doświadczenie nam ładnie wleci tutaj na konto naszej postaci. Jednak cholera jasna, ja teraz ostatnio wymieniłem miecz. No i mam wrażenie, że jest on naprawdę gorszy, dobra. Może styl grupowy, co by na to? Jak coś będziemy spierdzielać. O cholera, jasno. O cholera, jasno. O, mogę tutaj? Tutaj tak na przełaj widzę. Dobra. Nie wiem, czy dam radę. Walcz, 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 Geralcie. Oj, oj. O cholera, jasno. Trąbiście by było się wydostać stąd, wiecie, bo chyba ginę. Dobra, wbijamy do tego ich obozu. Co mnie tutaj goni do jasnej cholery? O fuck, wydaje mi się, że tutaj się znajduje jakiś mag, który tworzy jakieś cholerne potwory. Dobra, spierdzielę troszeczkę, niech mi się to życie zregeneruje. Może tak będziemy z nimi walczyć. No walcz cholera, naparcie, no nie uderzyj. Ten potwór tu robi największą rozróbę ze mną. Do tego jeszcze wydaje mi się, że tam jeszcze do mnie z łuku strzelają, no i niestety przez to też nieźle obrywam. Teraz mnie jakiś dziwny potwór goni. Szybkie wybiorę. Zrąbiście byłoby go zabić. Miecz zmienię może, okej? Okay? Dobra. Na potwory. Ten tutaj będzie skuteczniejszy. Najpierw się z nim rozprawimy. Dobra, po nim. Teraz miecz na ludzi. Dobra. I styl grupowy proponuję. Dobra, jeden nie żyje. Zawsze coś, co nie? Tutaj chyba trzech obrywa. Zawsze coś. Dobra, taka fajna kolejka. Dobra, kolejny. No, użyj znaku Ard. Dobra, zawiesił mi się wręcz. No co jest? Patrz, no zawiesił mi się ten dziad. Nie mogę się ruszyć, zobaczcie, słyszycie nawet, że klikam. I nic. Że szybki styl po prostu wezmę. Nie mogę nic tutaj dać, jakby się gra przywiesiła, ty. O, 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 okej, okay, widzę jakiś ruch. Przez ten cholerny most. Dobrze, ich wydaje mi się, że możemy wziąć tutaj, tylko tutaj było niebezpiecznie dosyć. Dobrze, weźmy styl grupowy, okej, okay, jest styl grupowy. I mamy tego maga. Mag Salamandry. Cholera jasna, patrzcie by na to. Rozwalmy go jak najszybciej, bo on tutaj robi największy chaos. I największe baty obrywam przez niego. No
Mam zadanie dyplomatyka i łowy. Zabiłem Rolarda. Aha, właśnie, mieliśmy tego ciula zabić. Tą misję właśnie wczoraj dała mi paska. Wiecie co, robi się groźnie. Nie wiem, czy dobrym pomysłem było tutaj iść. Wezmę styl szybki teraz. Dobra. Przynajmniej jednego się pozbędziemy teraz. Okej. I drugiego. Dobra, świetnie. Mamy chwilę czasu. Więc pogrzebmy troszeczkę w szczątkach tych naszych salamandr. Dobra, tylko reny mi są przydatne tutaj. O proszę. Glejt z królewską pieczęcią. Pięknie wykonany glejt. Widnieje na nim królewska pieczęć. Zaszyfrowany dokument. Oraz sierść wilkołaka. Notatka zawierająca receptę na eliksir uzyskiwany z sierści wilkołaka. Brak miejsca w ekwipunku. Cholera. To by mi się przydało. Ja mam już tyle tej rzeczy. Nie wiem, tą wilczą skórę wyrzucę. No naprawdę nie mam co. Tak gadam co odcinek, że muszę zrobić porządek, a ja co odcinek to nagrywam odcinek. Dobra. Gdzie tutaj jeszcze są nasi polegli salamandry? Te chyba szczątki były. Moi drodzy, wejdźmy na chwilę w ekwipunek. Zaszyfrowany dokument. QHRGB GWIR. Dobra, nieważne. O cholera. Myślałem, że tylko początek tak wygląda, ale tutaj jest wszystko takim dziwnym, nie wiem, językiem napisane. A to był ten dokument. Glejt z królewską pieczęścią. Z woli Foltesta, król Temeri et Ketera, okaziciel tego dokumentu, ma prawo, mimo wszelkich obestrzeń, obyczajów, przebywań na ulicach królewskich miasta Wyzima po zmroku. Nie wiem, czy w zasadzie tego glejtu nie miałem. A gdzie jest ten zwój, który wziąłem do ekwipunku, który nam może stworzyć eliksir z sieści wilkołaka, dobrze mówię? Tutaj widzicie, w ogóle nic nie czytałem. Gdzie jest ta sierść wilkołaka? Od góry polećmy. Puszczyk, dusza upiornego psa, księga jaskółki, list jakiś. Sierść wilkołaka jest. Notatki zawierają receptę na eliksir z wykorzystaniem sierści wilkołaka. Po wypiciu eliksiru można uzyskać ulepszenie zręczności. No, fajna rzecz. Tylko skąd ja wezmę sierść wilkołaka do jasnej cholery? Jeszcze raz tutaj obejrzę te zwłoki. Szczątki. No, tutaj widzicie, nie grzebałem. Samo tutaj. Ciekaw jestem, gdzie ten mak jest. O ty dziadu. Tutaj był mak, co nie? Jak widzieliście. I fajnie by było, żebym od tego maga wziął rzeczy, ale chyba jak każdy inny salamandra posiada te same rzeczy w ekwipunku. Dobrze, wejdźmy głębiej. Myślałem, że tam ktoś stoi, ale jakieś zwykłe manekiny do treningu. No i co, moi drodzy, chyba to wszystko. Wejdźmy jeszcze tylko tutaj. Coś jakby tutaj mi się naznaczyło, ale tutaj nic nie ma raczej. Chociaż czekajcie, tam. A, to ten dwugrot chyba. Ognisko. No, może jakieś talenty. W zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. No to już rozpalamy. To nie jest znak igni. To jest znak igni chyba. Tak. Do rana pomedytujemy. Aha, ale ja chciałem medytować ze względu na rozdanie punktów umiejętności. To czekajcie, jeszcze raz pomedytujemy. Wstawaj, wstawaj. O, troszeczkę jaśniej chyba, nie? Zobaczymy, co tam
Do czego mogę tam coś wcisnąć, te punkty? Dziennik. Nie dziennik, tylko bohater, Boże Święty. Siła. Tutaj już na poziom trzeci, witalność. Okej. Okay. Żywotność plus 2 na każdy poziom postaci. Czyli chyba to jest taki, taka dobra rzecz. Znaki Ard. To by mi się przydało, ja często go używam, wiecie. Dobra. Pomedytuję te 2 godzinki. I z chęcią bym użył znaku Ard. Ja naprawdę ten znak często używam. I fajnie jakby on był jakiś lepszy. Teraz zobaczymy, co się zmieniło. Z wyglądu chyba to samo. Przytrzymując chyba też. No nie, moi drodzy, trzeba po prostu zobaczyć na stworach. No ale troszeczkę ten znak, znaczy zawsze go chciałem troszeczkę ulepszyć, więc w końcu go troszeczkę polepszyliśmy. Więc tak, moi drodzy, ja bym chciał teraz dojść do Waski, bo ona mi zleciła zabójstwo tego szefa Salamandr. Cholera, ten potwór cholerny. Znaczy szefa. Szefa nie szefa, ale jakiś tam guru on na pewno jest. Musimy się udać, moi drodzy, tutaj, do domu Waski. Powiem wam szczerze, no kawałek niby się wydaje, jednak raz, dwa tam oblecimy. No właśnie, Waska mi właśnie zleciła zabójstwo tego gościa, więc chciałem to ogólnie wczoraj wykonać. Jednak ja to zostawię na dzisiejszy odcinek. No i też, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale Waska nakazała nam, we wczorajszym odcinku oczywiście, nakazała nam zabić, raczej odwiedzić, że tak powiem w cudzysłowie, odwiedzić 3 grupy salamandr i te 3 grupy, moi drodzy, przetrzymywały ceglarzy bodajże. My ich uwolniliśmy od tych salamandr, tych ceglarzy. No i teraz po prostu zmierzam do Waski zdać taki mały raporcik. Zaraz chyba otrzymamy jakąś nagrodę zapewne. No i właśnie, jak już wspominałem przed chwilą, to było pierwsze zadanie właśnie z tymi ceglarzami, a drugie to jest właśnie zabicie tego całego szefa. No i co, teraz idziemy po nagrodę, moi drodzy. Taka misja w misji w zasadzie. Sam jestem ciekaw, co dostaniemy. Jesteśmy praktycznie na miejscu, bo tutaj już mamy obóz ceglarzy. Tak, dobrze mówię, obóz ceglarzy. Nie, to nie jest obóz ceglarzy, tylko takie miasteczko na bagnach w zasadzie. Obóz ceglarzy, ja to nazywam bardziej w tamtym miejscu, tam są tacy ceglarze. Dobra, Waska. Tak. Uwolniłem wszystkich ceglarzy. Dzięki nim wiem więcej o obozie Salamandry. Dziękuję, Białowłosy. Wszystkie skarby świata nie wystarczą, by wynagrodzić twoją odwagę. Jeśli istotnie chcesz dopaść wszystkich bandytów, udaj się do Hierofanta w Gaju. Druidzi śledzą Salamandrę. Tak zrobię. Zastanawiałam się nad nagrodą i już wiem, że zasługujesz na najlepsze, co możemy ci dać. O, to błogosławię cię błogosławieństwem panów i przyjmuję do naszej wspólnoty. Od tej chwili możesz nurzać się w świętych wodach bagna z radością w sercu. Zaprawdę, czuję się zaszczycony, bo któż jest ponad panami? Okej. Nowy poziom, świetnie. Co on tutaj może nam zoferować? Zobaczmy. Alkohole widzę. O, to alkoholiczka. Dużo rzeczy nie sprzedam, a w szczególności chciałbym te śmieci, jakieś sygnety. No dobrze, warto wiedzieć, że tutaj ma takie właśnie rzeczy.
Jednak zabiłem jeszcze tego szefa ich całego, no i się nic nie takiego nie stało. Ale poczekajcie, zanim tutaj jesteśmy, jeszcze odwiedzę pewną kobietę, która pochodzi z Wyzimy Klasztornej. Dokładnie chyba z dzielnicy Slumsów, czyli tej takiej dzielnicy niezbyt ciekawej. Tylko chwileczkę zobaczę na chwilę na mapie coś. Chyba dobrze idę. No i ta kobieta nam nakazała, znaczy poprosiła nas w zasadzie, żebyśmy odwiedzili właśnie druidów, bo tam mogą dać oni nam wskazówkę, jak uzdrowić męża tej kobiety, która tutaj właśnie stała, ale jej cholera nie widzę teraz. Nie wiem, gdzie ona wyrwała. Możliwe, że poszła. Może po prostu poszła ona do tej. Do tych swoich slumsów, co nie? Do swojego domu po prostu. No ale wydaje mi się, że to już nie w tym odcinku, bo nie chcemy się tam teraz wracać. Ale jak teraz słyszeliście, Waska nas poprosiła, żebyśmy jeszcze odwiedzili druidów. No i teraz tam właśnie będę zmierzał, moi drodzy, bo możemy dostać jakąś ciekawą informację na temat tej całej bandy opryszków salamandr. A wydaje mi się, że warto. Więc nie wiem, nie mam plana za bardzo na ten odcinek. Więc fajnie by było, żebyśmy tam wrócili teraz do tego gaju. No i dowiedzieli się jeszcze czegoś. To ewentualnie wtedy po prostu zakończę film. Jeden dzień cholera nie grałem i już za bardzo nie wiem, co robić. Tutaj jest tyle do roboty, że jeden dzień i już po prostu człowiek się lekko gubi. Wow, ale zauważyłem teraz, że się potwory nowo nam tutaj zrespiły. Może i nawet lepiej. Musimy jeszcze pomedytować troszeczkę, bo już mam znowu nowe talenty do rozdania. Powiem wam szczerze, leci to nawet. Tak z ciekawości zobaczę nawet. Wejdę tutaj w tego naszego bohatera. Powiedzcie mi, który ja mam level do cholery jasnej, bo widzę tylko Wiedźmin Uczeń i ja dochodzę już do końca. Jeszcze dwie kropki tutaj i dalej nie mam pojęcia, co będzie. A tego ucznia mam już w zasadzie chyba od początku gry. Tak o ile pamiętam. Bym musiał po prostu zajrzeć na mój pierwszy film z tej gry. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. A jeszcze wam powiem tak. Jeśli chodzi o tą kobietę, która nam nakazała tutaj odwiedzić to miejsce, żeby uleczyć tego swojego chłopa, to ja właśnie chyba zagadałem z tą kobietą Moren? Nie, przepraszam, tu był jakiś inny gościu w ogóle, jakiś obcy, jakiś zielarz czy coś, i właśnie on nam doradził, żebyśmy zbrali 5 kwiatów czy 5 liści, o właśnie tego, blekotu. No ja to mam w ekwipunku, jednak no myślałem, że jej dam ten blekot i ona sobie tam jakoś to wyważy, ale no niestety jej tam nie było, więc wydaje mi się, że jest w slumsach. Dobra, mieliśmy tutaj przyjść. To chyba nad tym gościem gadałem. Z Hierofantem. Biały wilku? Na bagnach pojawili się bandyci. Drzewa powiedziały mi, że rozprawiłeś się z nimi. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni, wilku. Co sądzisz, Skojatel? Nie interesują mnie konflikty polityczne. My, druidzi, przetrwamy wszystkie zawieruchy, ponieważ nie jesteśmy zagrożeniem. Nie mamy nic, na czym zależałoby królom, cesarzom i innym władcom. Oni zaś wiedzą, że nam niepotrzebna ich władza. Mogliby mieć za złe udzielanie schronienia wiewiórkom. Pomagamy wszystkim potrzebującym, jeśli tylko szanują nasze obyczaje. Ludziom i nie ludziom. A elfy to dzieci lasu. Szanują i rozumieją naturę. Ludzie nie rozumieją natury? No, nie wszyscy, niestety. Rzeki w okolicach dużych miast są zatrute odpadami z manufaktur. Lasy wycina się bez opamiętania. Gatunki pospolite jeszcze kilkadziesiąt lat temu teraz są rzadkością. Pojmuję. Tak, biały wilku. No dobrze, taka mała pogawędka, w zasadzie niepotrzebna nawet. Wydaje mi się, że fajnie by było porozmawiać ze starszym druidów. Słucham cię, wędrowcze.
A tak primo, to z tamtym jak gadałem, jak z tamtym gadałem, o z tym dokładnie, to ten dialog tego człowieka jakiś mi znany, jakieś bajki on gada, opowiadał czy co, nie mam pojęcia, ale taki naprawdę znany. Gwynblade. Bywaj. Ta z tym Gwynblade. No i z kim tu miałem porozmawiać? Czekajcie, zobaczmy jeszcze raz. Nie ten przycisk. Dziennik. Gdzie to było? Tożsamość? Nie. Bo właśnie tutaj, to zadanie Pięknej Bestia. Właśnie, ona wróciła do Wyzimy Klasztornej, czyli jej tutaj już nie spotkamy. Nie wiem. Tak czytam właśnie tutaj, ale... Moi drodzy, no dużo ludzi, tak czy owak, tutaj nie ma, dokładnie. Lora, ile wilków? A, oni je oswoili, wydaje mi się. No właśnie, tutaj dużo ludzi nie ma. Więc... co to za roślina jest? Belisa? Nie mam tego, więc biorę chyba. Tutaj dużo ludzi, jak już mówiłem, nie ma, więc... tak czy owak... powinniśmy znaleźć tego odpowiedniego. O, kwiatki mogę sprzedać. Mało strasznie się zarabia, wiecie? A z oswojonym zwierzęciem można rozmawiać? Nie, nie można, niestety. Z tym też już byliśmy, czy rozmawialiśmy. Dobra, moi drodzy, więc wydaje mi się, że tutaj nic raczej nie znajdę, niestety. Niepotrzebna tutaj była wędrówka. A szkoda. Baska nawet coś mówiła, co nie? Przed chwilą, żebyśmy tutaj przyszli. No, coś mi dodało to... ten krąg. Jakiś moc... Co to jest w ogóle? Irden zwiększono 50%. No, fajna sprawa. Dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, to serdecznie zapraszam do lajkowania i komentowania. No i nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału. Widzimy się już jutro, moi drodzy. Ja się z wami gorąco żegnam. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!